Przyznaję, że nie nastawiam się bardzo na uruchomienie czy na zreperowanie tej suszarki. Pokażę wam, jak to wygląda. Jeszcze to sobie zaraz dokładniej wszystko obejrzymy. O, już wyjąłem silnik. To jest dokładnie to samo logo, które znajduje się tutaj na tym malutkim przełączniku. Ten się łączy z drugim idącym do silnika, czyli wetknięcie wtyczki w gniazdko powoduje natychmiast start tej suszarki. Czyli tak, na razie rozłożyłem tutaj tę suszarkę na części. Mamy teraz bardzo proste połączenie szeregowe. No i zobaczcie, nasz silniczek zaczyna się obracać, czyli wszystko działa, żarówka się nie świeci. Wydaje mi się, że jest to silniczek wyjęty z innego, być może nawet starszego, dużo starszego niż ta suszarka z 1953 roku urządzenia. Mam już tutaj wszystkie elementy suszarki po wyczyszczeniu. Natomiast po przewodach przejście jest, czyli ten drut nie jest nigdzie przepalony. Dobra, mamy tutaj już nawiew chłodnego powietrza i zwiększam napięcie na nagrzewnicy. Drugi przewód z przewodu zasilającego łączy się z włącznikiem. No i wydaje mi się, że mam wszystko całkiem ładnie spasowane. Na razie nic się nie dzieje, nasza suszarka prawdopodobnie jest teraz wyłączona. O! Cześć, przepraszam, że przynajmniej na początku tego nagrania będę tutaj siedział w kurtce, w czapce, ale w moim warsztacie zrobiło się naprawdę chłodno. Włączyłem sobie już ogrzewanie, piecyk zasilany z butli gazowej i myślę, że mniej więcej w ciągu pół godziny powinno tutaj już być troszeczkę lepiej. No ale na razie będę ubrany tak, jakbym siedział na zewnątrz i zresztą z tym zimnem wiązał się pewien śmieszny mały kłopot, który miałem dzisiaj rano, bo nie mogłem otworzyć kłódki, na którą dodatkowo zamykam drzwi warsztatu. Po prostu wcześniej przez kilka dni lały dosyć ulewne deszcze, to wszystko zamokło. Przyznaję, że ta kłódka od dawna nie była nasmarowana, nie była zabezpieczona przed wilgocią, no i jak temperatura spadła z plus 8 do minus 8 stopni praktycznie przez noc, no to to wszystko zamarzło i miałem tutaj spory kłopot, żeby tę kłódkę otworzyć. Pomyślałem sobie, że mogę ją podgrzać na przykład suszarką do włosów, mógłbym wykorzystać taką suszarkę do włosów zakładaną na polski odkurzacz Gamma 2, o którym mówiliśmy bardzo niedawno w jednym z poprzednich nagrań, no ale ten odkurzacz oczywiście stał tutaj w warsztacie i nie miałem do niego dostępu, natomiast miałem w domu w kolekcji takich ręcznych suszarek starą polską suszarkę Fema. To jest model RSW1 z 1965 roku, więc po prostu ją sobie włączyłem i podtrzymałem mniej więcej przez minutę tak przy tej kłódce, zresztą przyjemnie ona grzała też w ręce. No i po tej, powiedzmy, minucie byłem już właściwie w stanie bez kłopotu tę kłódkę otworzyć. Będę ją musiał teraz porządnie wysuszyć, nasmarować. Nawiasem mówiąc, to jest jakaś stara radziecka jeszcze. Przy okazji sprawdzę, w jakiej fabryce powstała. Natomiast właśnie o suszarkach będę chciał wam dzisiaj powiedzieć, ale nie o tym modelu Femy. Suszarka, która pomogła mi się dostać tutaj dzisiaj do warsztatu, Fema RSW1, to jest jedna z pierwszych polskich produkowanych na szeroką skalę ręcznych suszarek do włosów. Jest to model może nie unikatowy, ale stosunkowo dzisiaj rzadki. O wiele częstsze są późniejsze modele typu SR2, SR3, produkowane już w kętrzyńskim Farelu. Tych modeli RSW1 jest stosunkowo mało, modeli SR1 również nie widziałem bardzo wielu. Ja sam nie mam jeszcze wszystkich modeli tej, no właściwie kultowej, można powiedzieć, polskiej suszarki Fema, ale na pewno będę chciał je zdobyć i o tych suszarkach na pewno będziemy jeszcze mówić i to będziemy o nich mówić już niedługo, bo zdobyłem ostatnio strasznie fajny eksponat, który będę chciał z tymi suszarkami porównać i o którym będę chciał wam opowiedzieć. Na razie nie zdradzę więcej, bo to jest trochę niespodzianka. Natomiast nie tak dawno i strasznie się z tego ucieszyłem, zdobyłem inny model polskiej suszarki, który jest mniej więcej o 10 lat starszy od tej Femy i to, przyznaję, było dla mnie takie pewne zaskoczenie, bo przez długi czas wychodziłem z założenia, że te modele Fema gdzieś z połowy lat 60. to były pierwsze polskie ręczne suszarki do włosów, natomiast okazało się, że wcale nie, że już w pierwszej połowie lat 50. w Rzeszowie
produkowano takie wzorowane na przedwojennych jeszcze niemieckich modelach suszarki do włosów. To jest suszarka, na której znajduje się tabliczka znamionowa fabryki rowerów i wózków dziecięcych, czy właściwie poprawnie się to chyba nazywało i wózków dziecinnych wtedy, w Rzeszowie. Jeżeli interesujecie się historią starego polskiego sprzętu gospodarstwa domowego, starych polskich urządzeń, to być może rozpoznaliście tę nazwę, bo fabryka rowerów i wózków dziecinnych w Rzeszowie mniej więcej w połowie lat 50. zmieniła nazwę na Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego, czyli fabryka, której urządzenia bardzo często oglądaliśmy tutaj na kanale, mnóstwo odkurzaczy właśnie Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, a od końca lat 60., chyba od 67 roku, jeżeli się nie mylę, ponownie zmieniła nazwę na zakłady Zelmer. No i ta nazwa Zelmer już powinna być znana wszystkim tym, którzy mieli do czynienia ze sprzętem gospodarstwa domowego w latach 70. czy 80. czy nawet 90. Także mamy tutaj w przypadku tej suszarki do czynienia z taką, można spokojnie powiedzieć, prababką polskiego sprzętu gospodarstwa domowego. No i jednak chyba pierwszą polską elektryczną suszarką do włosów produkowaną po wojnie. Przyznaję, że nie jestem pewien, czy istniały przedwojenne modele polskich elektrycznych suszarek do włosów, czy też wtedy, przed rokiem 1939, dostępne były w Polsce wyłącznie suszarki produkowane przez firmy zachodnie, chyba głównie niemieckie, przez AEG. Zresztą koncern AEG uważany jest za takiego wynalazcę suszarki do włosów, w czym zresztą pojawiają się też polskie akcenty, ale o tym może będziemy mówić przy jakiejś innej okazji. Pokażę wam też w innym nagraniu taki model niemieckiej suszarki Fen Gnom, który mam rozłożony w częściach. Także nie jestem pewien, czy istniały polskie suszarki przed wojną, natomiast niewątpliwie ta suszarka z rzeszowskiej fabryki rowerów i wózków dziecinnych jest pierwszym powojennym polskim modelem suszarki do włosów, wzorowanym na dawnych suszarkach niemieckich i produkowanych jeszcze w niezbyt dużych seriach, aczkolwiek ten egzemplarz ma numer 1526, czyli ileś tam tysięcy tych suszarek tak czy inaczej zostało wyprodukowanych. O suszarce Fema czytałem tylko, że była to pierwsza produkowana na dużą skalę, ręczna, popularna suszarka do włosów, natomiast niewątpliwie nie była ona pierwszą polską suszarką do włosów w ogóle i także w przypadku suszarki Fema nie była to suszarka całkowicie zaprojektowana w Polsce, ale o tym będziemy mówić w oddzielnym nagraniu i to już niedługo. Pozwólcie, że zajrzę szybko do kroniki zakładów Zelmer, bo tutaj na początku znajduje się kalendarium, wykaz uruchomień nowych wyrobów w latach 1951-1985 i to kalendarium może nam troszeczkę pomóc w ustaleniu daty produkcji tej suszarki, ponieważ przynajmniej na zewnątrz nie ma tutaj podanej daty. Być może znajdziemy jakąś informację, jakąś wskazówkę na silniku w środku. Patrząc od roku 1950, takimi podstawowymi produktami rzeszowskiej fabryki były rowerki dziecinne, wózki sportowe dziecinne, zamki segregatorowe, hulajnogi, siatka dziurkowana, ocynkowana, odkurzacz elektryczny Beta, tutaj jest podany jako rok 1952, froterka elektryczna, podkładka dla budownictwa. No i właśnie, w roku 1953 pojawia się suszarka do włosów z silnikiem. Przyznaję, że kiedyś już widziałem ten wpis w tej tabeli, ale wyszedłem trochę z założenia, że być może chodziło tutaj o jakąś taką dużą fryzjerską suszarkę w kształcie takiego hełmu, pod którym się siadało i który nakładało się na głowę. Nie do końca wiedziałem, że chodziło tutaj o taki nieduży ręczny model. Zajrzałem też jeszcze do kalendarium zakładów Zelmer, które znajduje się na końcu, natomiast tutaj już w tym kalendarium na początku lat 50. żadnych informacji o suszarce nie znalazłem. Rok 53. następuje wyraźne ukształtowanie w profilu produkcji oraz uruchomienie wytwarzania odkurzaczy Alfa i Gamma. Przyznaję, że nie wiem, czy jest to tak do końca ścisłe, bo nigdy nie spotkałem się do tej pory przynajmniej z odkurzaczami Gamma tak wczesnymi z 53 roku. Najwcześniejsze, które mam, są z 57 roku.
Jest tutaj wspomniane, że uruchomiono oddział przetwórstwa tworzyw, galwanizernię, ale nie ma tutaj zupełnie nic o suszarkach. W ilustracjach na końcu książki są podane jakieś modele suszarek, takich właśnie fryzjerskich, dużych, ale to już gdzieś z lat 70. Natomiast z tych pierwszych lat powojennych nic takiego tutaj nie ma. Tutaj jest trochę o nazwie fabryki, która funkcjonowała w latach 1948-1951 pod nazwą Zakład Przemysłu Drutowego Dyrekcji Państwowego Przemysłu Miejscowego w Rzeszowie. Natomiast tutaj myślę, że są informacje, które mogą być dla nas istotne. Przełomową datą w historii tego przedsiębiorstwa był 11 maja 1951 roku. Z tym dniem na podstawie zarządzenia prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości dotychczasowy zakład o zmienionej wcześniej nazwie Zakłady Przemysłu Drutowego i Fabryka Rowerów i Wózków Dziecinnych przekształca się w wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, a więc staje się samodzielnym przedsiębiorstwem o nazwie Rzeszowska Fabryka Rowerków i Wózków Dziecinnych, przedsiębiorstwo państwowe w Rzeszowie. I pod tą nazwą fabryka funkcjonowała do czerwca 1953 roku, czyli do połowy 1953 roku. Tutaj jest napisane 1 czerwca 1953 roku na podstawie zarządzenia ministra przemysłu drobnego i rzemiosła zakład zajmujący się produkcją rowerków i wózków dziecinnych znów zmienia nazwę i otrzymuje nową o brzmieniu Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego. Czyli od połowy roku 1953 ta nazwa Fabryka Rowerów i Wózków Dziecinnych w Rzeszowie już nie funkcjonowała. Zakład funkcjonował pod nazwą Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego, chociaż można zakładać, że jeszcze przez jakiś czas prawdopodobnie używano tabliczki znamionowe z poprzedniego okresu. W profilu produkcyjnym tego przedsiębiorstwa znalazły się odkurzacze elektryczne, froterki elektryczne, suszarki do włosów, mówimy o roku 1953, hulajnogi oraz rowerki dziecinne, przy czym te ostatnie stanowiły w 1952 roku podstawowy asortyment produkcji. W roku 1953 asortyment wyrobów gotowych dostarczonych na rynek przez rzeszowską fabrykę obejmuje rowerki dziecinne 12 000 sztuk, odkurzacze elektryczne 11 081 sztuk, froterki elektryczne 5 000 sztuk, maszyny do ostrzenia noży 200 sztuk, suszarki elektryczne do włosów 2 800 sztuk i odkurzacze dla bydła 50 sztuk. Tu jeszcze są maszyny gastronomiczne, cykliniarki, zamiatarki do podłóg. Ta suszarka nosi numer 1526, czyli nie jest wcale wykluczone, że znajdowała się ona gdzieś tutaj wśród tych 2800 suszarek, które wyprodukowano w roku 1953, czyli wydawałoby się, że ta suszarka nosząca jeszcze tabliczkę Fabryki Rowerów i Wózków Dziecinnych w Rzeszowie powstała mniej więcej około roku 1953. Zobaczymy, czy po jej rozkręceniu uda się tę datę potwierdzić. Skoro jesteśmy już przy książkach, pokażę Wam jeszcze dwie książki. Jedna z nich jest już znana tutaj na kanale, ta książka Jerzego Małaszuka, Elektryczne urządzenia domowe, i w niej faktycznie to jest książka wydana w 1972 roku, no czyli 20 lat po wyprodukowaniu tej suszarki, i tutaj rzeczywiście znajduje się rozdział przyrządy grzejne z silnikiem elektrycznym, jest tutaj nawet schemat suszarki do włosów, no ale ewidentnie jest to schemat suszarki RSW1, czy w każdym razie suszarek podobnych, ale nawet autor tutaj dalej pisze, że będzie się posługiwał w tym opisie suszarką krajowej produkcji typ RSW1, ponieważ jest ona powszechnie stosowana do suszenia włosów przy pracach malarskich oraz w fotografice. Także z tej książki i z tego rozdziału skorzystamy podczas omawiania tej suszarki FEMA. Natomiast mam jeszcze jedną strasznie fajną książkę, którą Wam polecam. Domowe urządzenie radioelektryczne. To jest wydanie pierwsze z 1961 roku. Wiem, że były też wydania późniejsze z 63 i chyba gdzieś jeszcze z końca lat 60. Nie mam ich jeszcze i nie wiem, jakie są różnice w treści, czy jakoś je tam później unowocześniono. Natomiast tutaj też w tej książce znajduje się rozdział
suszarki do włosów, o takich naprawach typowych usterek. I tutaj rzeczywiście jest już, tak jak się spojrzy na ten schemat, przedstawiona bardzo podobna, aczkolwiek nieidentyczna suszarka. Można tutaj zobaczyć, jeżeli ten rysunek jest faktycznie zgodny z rzeczywistością, troszeczkę inną rączkę, taką chyba bakelitową. Nawet wydaje mi się, że gdzieś przy jakichś niemieckich suszarkach taką rączkę widziałem. Generalnie kształt suszarki jest bardzo podobny. Tutaj widać, że trochę inne są też te otwory na pokrywie suszarki. Także prawdopodobnie chodzi tutaj o jakiś model niemieckich suszarek. Albo być może jest to też jakiś troszeczkę późniejszy. Przypominam, ta książka jest z 1961 roku. Może jest to jakiś późniejszy trochę model suszarki produkowanej w Rzeszowie, którego nie znam i którego nie mam. Tego nie wiem. Jest tutaj o samej suszarce stosunkowo niedużo, natomiast sporo uwagi jest poświęcone silnikom komutatorowym na przykładzie właśnie silników w suszarce do włosów. Nawiasem mówiąc, dalej są odkurzacze, jest tutaj odkurzacz rakieta i są też, i to będzie bardzo ważne i ciekawe do jednego z naszych następnych nagrań, są też odkurzacze produkcji polskiej właśnie z Rzeszowa i taki odkurzacz z takim silnikiem, jaki jest tutaj pokazany, na pewno obejrzymy w następnych tygodniach czy w następnych miesiącach. Myślę, że to będzie dosyć ciekawa sprawa do omówienia. Ale tę książkę Górczyńskiego i Trusza, domowe urządzenia radioelektryczne, odkładam. Nawiasem mówiąc, jest ona strasznie fajna dla wszystkich pasjonatów starej techniki i napraw starych urządzeń. Bardzo ją polecam. O niej będziemy mówić na pewno jeszcze wiele razy. A teraz, żeby nie przedłużać bardzo tego nagrania, chciałbym się wreszcie wziąć za rozkręcenie tej suszarki, ale rzućmy oczywiście jak zawsze najpierw okiem na jej stan. O tabliczce znamionowej już Wam mówiłem, fabryka rowerów i wózków dziecinnych w Rzeszowie i tak naprawdę to jest wszystko, co na tej tabliczce jest podane. Mamy tutaj jeszcze tylko ten wspomniany już numer 1226, no i mamy napięcie 220 V. Żadnych innych informacji tutaj na tej suszarce nie ma. Tu z jakiegoś powodu wylot powietrza z suszarki jest okręcony taśmą. Prawdopodobnie, nie wiem, jakoś to się tutaj zsuwało, spadało albo jest to uszczelnione. Zobaczymy. Odkręcimy tę taśmę. Jest bardzo ładna drewniana rączka. Jest oryginalny przewód bez wtyczki. Wtyczka jest tutaj oderwana. Myślę, że uda się taką jakąś wtyczkę pasującą tutaj dobrać. Suszarka jest generalnie w dość dobrym stanie, ale już tutaj pojawiają się ślady rdzy. Trzeba będzie to troszeczkę przynajmniej zabezpieczyć. No i jest tutaj też włącznik, taki zwykły przycisk stosowany też w lampkach, plastikowy. Przyznaję, że nie wiem, czy jest on oryginalny. Nigdy nie widziałem zdjęć takich suszarek. Bardzo możliwe, ponieważ on jest bardzo podobny do tych włączników stosowanych w ówczesnych odkurzaczach z Rzeszowa. Aczkolwiek on widzę, że nie działa. Nie wiem, tam prawdopodobnie jakiejś sprężynki w nim brakuje. No i chyba trzeba go będzie wymienić. W porównaniu z różnymi starymi niemieckimi suszarkami typu Fen na przykład, które widziałem, to jest taka dosyć znaczna różnica, bo w tych niemieckich suszarkach tutaj było pokrętło, którym można było przestawić na nawiew zimnego powietrza albo na nawiew powietrza i nagrzanie. Natomiast tutaj wyraźnie jest tylko ten jeden przycisk. Jeżeli był on oryginalnie tak mocowany, no to ewidentnie tylko ta suszarka miała jedną funkcję, nawiew wraz z grzaniem. Więcej właściwie nie ma o tej suszarce do powiedzenia wiele. Myślę, że po prostu weźmy się za jej rozkręcenie, zajrzyjmy do środka. Przede wszystkim strasznie mnie ciekawi, jaki silnik znajduje się w tej suszarce, no bo o ile wiem, w owym czasie, na początku lat 50. czy około połowy lat 50. takie małe silniki w Polsce jeszcze nie powstawały, więc bardzo bym się zdziwił, gdyby była ona wyposażona faktycznie w polski silnik. Przypuszczam raczej, że jest to silnik importowany z wschodnich Niemiec, ale zaraz się o tym przekonamy. Przyznaję, że nie nastawiam się bardzo na uruchomienie czy na zreperowanie tej suszarki. Ona tak czy inaczej jest bardzo fajnym zabytkiem starego polskiego sprzętu gospodarstwa domowego, no ale oczywiście bardzo, bardzo chciałbym poznać jej konstrukcję. Zobaczmy może najpierw, co dzieje się tutaj pod tą taśmą izolacyjną, dlaczego ona została tak dosyć szczelnie oklejona. Ciekawe, bo myślałem, że tutaj pod tą taśmą będzie jakieś łączenie, natomiast zupełnie ona była po prostu owinięta tutaj wokół tej
prawdopodobnie nakładanej rurki, w której znajduje się cała grzałka. Od razu o wiele lepiej wygląda, prawdę mówiąc, bez tej taśmy. Nie wiem, może służyło to jakoś do trzymania dodatkowo, nie mam pojęcia. Jakoś może dociskało tutaj, nie wiem. W tej chwili mam wrażenie, że ta taśma kompletnie do niczego nie była potrzebna. Tak naprawdę na obudowie tej suszarki widzę tylko te dwie śrubki. Ta pewnie trzyma silnik, ta powinna trzymać obudowę. Zobaczmy. Kręciła się w miarę lekko, malutka śrubka. Wydaje mi się, że najpierw powinienem zdjąć... O, tutaj już coś wychodzi. Mam tutaj wrażenie, że ta obudowa wylotu powietrza została tak jakby nasunięta na tę część, ale dodatkowo znajduje się tu jeszcze jakaś opaska, w której jest śruba trzymająca te dwie części suszarki. Ona się, bardzo ta opaska zapiekła się z tym zaklepanym tutaj nasuniętym elementem i ja trochę nie jestem w stanie tego wysunąć. A tutaj ewidentnie pod spodem, mniej więcej w tym miejscu, chyba znajdują się śrubki, którymi to jest skręcone. Także no nie mam wyjścia, muszę spróbować to zsunąć w taki sposób, żeby nie wyrwać tych śrub od spodu. O, nie ma to jak popsikać czasem. A, nie za mocno, bo można tutaj wyrwać te przewody. Odkręćmy tę śrubkę. Tak, odkręca się chyba. O, super. Aha, to jest taki po prostu długi bolec, który tutaj jest tak jakby wkręcony z drugiej strony. Taka długa śrubka, tak naprawdę dość chałupniczo zrobiona. Tutaj jest miejsce na śrubokręt. Wycięcie na śrubokręt, po drugiej stronie jest gwint i ten gwint wkręca się tutaj z drugiej strony. Ok, teraz chyba mogę już zdjąć tę część obudowy nareszcie, tak. No i teraz tutaj uwaga, żeby nie zniszczyć całej tej grzałki, która znajduje się w środku, która powinna się tu wysunąć ładnie. Ok, tu już wysunąłem grzałkę. Pokażę wam, jak to wygląda. Jeszcze to sobie zaraz dokładniej wszystko obejrzymy. Ten drucik nie wygląda tutaj gdzieś na przepalony. Aczkolwiek nie wiem, czy odważę się tę grzałkę uruchomić. Aha, ona tutaj jeszcze powinna być o tak zamontowana. Dobrze. Tutaj częściowo chyba się odłamała, może spróbuję to później doczepić, ale generalnie było to tak zrobione. Tutaj nachodziła na tę obudowę, ta część obudowy wchodziła do środka. Było to skręcone tą śrubą i na wierzch była nałożona ta nakładka. Spróbujmy teraz wyjąć silnik, wpychając tutaj jednocześnie przewód do środka. Ostrożnie tylko, aha, tu muszę rozgiąć te dwie klamerki. O, teraz już będę mógł tu wyjąć przewody idące od silnika do grzałki. Ostrożnie tylko, żeby tego wszystkiego nie urwać. Dobra, wtykamy przewód. Czy tu jest coś jeszcze zablokowane? Chyba nie. Przewód powinien tak naprawdę już tu wychodzić, ale mam wrażenie, że on tam dosyć ciężko się przesuwa. Ok, już jest. O, już wyjąłem silnik. Na razie nie widzę na silniku żadnych napisów. Tutaj mamy włącznik, na włączniku również, aha, tutaj jest
To jest jakiś symbol, który nie jestem wcale pewien, czy nie jest symbolem fabryki Elektro Praga. Może się mylę, to jeszcze później sprawdzimy. 250 V, 2 ampery. Po drugiej stronie włącznika jest tylko numer seryjny. Tutaj w obudowie więcej żadnych oznaczeń nie widzę. Przewodu nie będę całkowicie wyjmował, bo on tutaj wchodzi dosyć ciężko i będzie miałbym później problem z włożeniem go. Bardzo ciekawi mnie ten silniczek. Wyczyścimy go, zobaczymy, może wtedy gdzieś jakieś oznaczenia na nim się znajdą. Tu jest jakaś litera M albo W. Patrzę, jak to jest zrobione, żeby te łopatki nie zahaczały tutaj o przewody idące do grzałki. Chyba były troszeczkę wygięte, tak mi się wydaje. O, teraz mogą się spokojnie obracać. No i tutaj w tym włączniku, tak jak powiedziałem, wyraźnie brakuje jakiejś sprężynki, która powodowała, że ten przycisk tutaj odbijał. Bardzo liczyłem na to, że na silniku znajdziemy jakieś napisy, no ale niestety czasem nie jest tak łatwo i trzeba będzie troszeczkę poszukać i spróbować ten silnik zidentyfikować. No i są resztki starej taśmy izolacyjnej, które myślę, że też trzeba będzie koniecznie wymienić, bo one tutaj już w większości poschodziły. No i tutaj też zamiast jakiejś małej kostki przyłączeniowej jest po prostu nakręcone bardzo dużo taśmy. Później to wszystko rozłączymy i spróbujemy te wszystkie połączenia tutaj przywrócić. Przyniosłem tutaj stary czechosłowacki odkurzacz V300 z fabryki Elektro Praga, który oglądaliśmy już w jednym z poprzednich nagrań. I tutaj znajduje się ten trójkącik, czy dwa trójkąty wpisane jeden w drugi. To jest dokładnie to samo logo, które znajduje się tutaj na tym malutkim przełączniku. Może uda mi się pokazać Wam to na zdjęciu. Czyli mamy już pewien sukces identyfikacyjny. Udało się zidentyfikować ten malutki przełącznik jako wytwór czechosłowackiej fabryki Elektro Praga. Nie jest wykluczone wcale, że czechosłowacki jest również ten silniczek. Będę musiał poszukać informacji, tego do tej pory nie robiłem, czy istniały w tym czasie jakieś czechosłowackie suszarki do włosów, z których mógłby ewentualnie być zapożyczony ten silnik. Może tak będzie to widać. Czyli co, on powinien... Jeżeli tutaj dotknę, powinno być przejście w nim, ale nie ma. O, jest. Czyli teraz jest włączony. Nieważne, czy go tu wciskam, czy nie, on jest cały czas włączony. Myślę, że jednak wymienimy go na inny, nawet taki bardziej współczesny od lampek. Widziałem takie podobne w plastikowej obudowie włączniki, chyba troszeczkę wyższe tutaj. Trzeba go będzie wymienić, ten sobie odłożę do kolekcji. Spójrzcie, mam tutaj zewnętrznie dość podobną, starą niemiecką suszarkę do włosów Fen Gnom. Ona jest, jeśli chodzi o budowę, bardzo podobna. Tutaj na pewno ma uszkodzoną całą tą spiralę grzewczą. Trzeba będzie się tym zająć. Ma taką zresztą bardzo fajną kostkę, porcelanową kostkę przyłączeniową w środku. Nie tak jak tutaj, nie jest to tak polepione taśmą. Jeszcze tą suszarką się nie zajmowałem. Mam ją tutaj w częściach. No ale jeżeli spojrzymy na silnik, to on jest...
no zupełnie inaczej skonstruowany. Tutaj jest bardzo wygodny dostęp do szczotek. Jest taki duży, tak jak powiedziałem wcześniej, przełącznik, w którym pokrętłem można było włączać, wyłączać tę suszarkę, a być może nawet włączać tylko sam nawiew i dodatkowo jeszcze włączać temperaturę. Tego nie pamiętam, nie wiem, nie widziałem nigdy tej suszarki działającej. W każdym razie ten silniczek tutaj dosyć znacznie różni się, nie jest to ten sam typ silnika. Tutaj jest malutki taki komutator, tutaj w środku jest schowany taki duży komutator z takim trochę jakimś dziwnym dociskiem szczotek i mam wrażenie, że bardzo trudno tutaj jest się do tych szczotek dostać. Nie sprawdzałem jeszcze, czy ta suszarka Gnome działa. To będzie zadanie na jakiś zupełnie inny przegląd. Ona ma na pewno zniszczony ten przewód zasilający. Tym zajmiemy się przy innej okazji. A ja myślę, że przede wszystkim rozłączę tutaj te przewody. Zobaczymy sobie, jak to jest wszystko tutaj połączone. I wezmę się trochę za wyczyszczenie tego wszystkiego. Będę musiał wyczyścić obudowę tej suszarki w środku i troszeczkę na zewnątrz. Będę chciał trochę wyczyścić ten silnik. I spróbuję zobaczę, czy uda mi się jakoś zidentyfikować, co to jest za rodzaj silnika i czy jest to silnik czechosłowacki czy wschodnioniemiecki. Na razie zrobię sobie kilka zdjęć tego silnika i tej suszarki w tym stanie, w jakim ona jest teraz i zaraz wezmę się za rozłączenie tutaj tych połączeń i za wyczyszczenie tego wszystkiego. Myślę, że teraz możemy spokojnie tutaj odizolować te połączenia. Zrobimy to później jeszcze raz albo przy użyciu, tak jak tutaj, taśmy izolacyjnej, albo przy użyciu jakiejś niedużej kostki. To jest strasznie tutaj zlepione. Nie wiem, czy w ogóle będę w stanie, może tak, tę taśmę odkleić, czy będę musiał to wszystko po prostu porozcinać. Aha, tutaj się już rozkleiły takie dwa kawałeczki, czyli tak. Tutaj mamy dwa przewody wchodzące ze sznura, jak to się kiedyś mówiło, czyli z przewodu zasilającego. Jeden z tych przewodów łączy się tutaj z przewodem idącym do włącznika i tutaj z przewodem idącym bezpośrednio do uzwojeń silnika. Drugi łączy się z przewodem idącym tutaj do grzałki, tak, jest ten przewód i z drugim przewodem idącym również do silnika. To jest ciekawe, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy włączę tę suszarkę do kontaktu, to w takim razie, jeżeli jest to tak połączone, to ona powinna natychmiast zacząć po włączeniu do kontaktu tutaj się obracać. Natomiast ten włącznik w takim razie uruchamiałby tylko grzałkę suszarki. To nie jest w ten sposób zrobione, że włącznikiem włączamy i silnik, i grzałkę. Tylko ewidentnie, jeżeli jest to tak, jak tutaj widzę, no tak, ten przewód z przewodu zasilającego łączy się z jednym przewodem idącym do silnika, ten się łączy z drugim idącym do silnika, czyli wetknięcie wtyczki w gniazdko powoduje natychmiast start tej suszarki. Natomiast włącznik obsługuje tylko przewody idące tutaj do grzałki. Czyli rozłącza i włącza tylko grzanie, nagrzewanie ciepłe, nagrzewanie powietrza. Dobra. Ciekawe, czy to było tak zrobione fabrycznie, czy ktoś kiedyś, nie wiem, reperował tę suszarkę na przykład i zrobił to w ten sposób. Nie mam niestety pojęcia. Myślę, że spokojnie można by to zrobić w taki sposób, żeby włączenie suszarki jednocześnie uruchamiało i silnik,
I to grzanie. No to jest tak dosyć, powiedzmy, chałupniczo splecione tutaj i sklejone taśmą. Bardzo mnie ciekawi, bardzo chciałbym mieć taki jeszcze jeden model tej suszarki, żeby móc porównać, czy rzeczywiście tak robiono wtedy w fabryce. O, tutaj połączenie mam już odsłonięte, no i ewidentnie, no, dwa przewody z przewodu, czy ze sznura zasilającego łączą się bezpośrednio z przewodami idącymi tutaj do silnika. Natomiast przełącznik jest tylko na obwodzie idącym przez grzałkę. Czyli tak musiało być. Włączamy suszarkę do gniazdka, uruchamia się silniczek. Włącznikiem uruchamiamy już tylko nawiew ciepłego powietrza. Myślę, że ja to też tutaj wszystko porozłączam. Mamy to wszystko odłączone, możemy sobie na razie odłożyć. No i odłączmy też tutaj te przewody. Dobra, to już mam odłączone i też te rozplećmy. Ok, mamy teraz przełącznik już odłączony. W sumie to mógłbym też już tutaj wysunąć też te przewodziki, tylko jeden z nich jest tu jeszcze zaizolowany. Nie wiem, czy on jest przedłużony, czy był tutaj. No ja to też rozkleję, bo jednak trzeba będzie te przewody jeszcze raz porządnie zaizolować. Ten przewodzik był tutaj zaizolowany taśmą z tego powodu, że jest tutaj przetarta izolacja i teraz tak się zastanawiam, czy aby to nie było spowodowane tym, że on był tutaj tak bardzo wygięty. Mogła się ta izolacja albo uszkodzić tutaj przy jakimś tarciu o tą budowę silnika, albo mógł ją któryś z tych skrzydełek wentylatorka też uszkodzić. No i wtedy pewnie robiło się tutaj zwarcie i ktoś w takim razie podjął jakąś próbę naprawy tego połączenia. Ewidentnie jest to tutaj przetarte i widać, wychodzi tutaj żyła z tego przewodu, czyli coś tutaj się już działo i prawdopodobnie ktoś to reperował właśnie taśmą izolacyjną. Ten przewodzik możemy już wyjąć. Ten w sumie też mógłbym wyjąć, ale muszę go tutaj odkręcić od przełącznika. O, fajnie. I całą tą część grzewczą mamy odłączoną. I mamy też odłączony cały ten silniczek. Czyli tak, na razie rozłożyłem tutaj tę suszarkę na części. Odłączyłem od niej ten jeszcze niezidentyfikowany silnik, którym też zaraz się zajmiemy, wyczyścimy go, zajrzymy tutaj do łożyska. Odłączyłem tę nagrzewnicę, ten element grzewczy. Tutaj jeszcze będę musiał odizolować te przewody, bo one też jeszcze są tutaj polepione taśmą. I sprawdzimy sobie potem, czy to w ogóle działa. Sprawdzimy oczywiście też, czy działa ten silnik. Tutaj mam ten czechosłowacki, prawdopodobnie z fabryki Elektropraga, no i niedziałający przełącznik, który cały czas jest tutaj włączony. No i tutaj mam resztę elementów obudowy suszarki. Zanim wezmę się za czyszczenie tej suszarki, strasznie mnie ciekawi, czy ten silniczek w ogóle jest sprawny. Położyłem sobie tu jeszcze raz podkładkę, którą do zdjęć na chwilę odstawiłem i sprawdźmy, czy tutaj jest w ogóle przejście prądu na tym silniczku. Później jeszcze tutaj zajrzymy do tych szczotek, ale chciałbym zobaczyć, czy on w ogóle ma szansę działać. No chyba tak. Tutaj wydaje się, że na tych przewodach przejście jest. Tutaj po dotknięciu do obudowy nie widzę jakiegoś przebicia, które mogłoby powodować zwarcie. No tutaj ewidentnie jest przejście. Mogę spróbować podłączyć ten silnik
może tak, do regulatora napięcia to na pewno, ale podłączmy go tak jak to się kiedyś robiło za pośrednictwem żarówki. Znany w cudzysłowie trik starych elektryków, stosowany dawno temu w różnych zakładach naprawczych. Połączymy po prostu szeregowo ten silnik przez żarówkę. Czyli tak, jeden przewód wychodzący z wchodzący do silnika połączymy tutaj z jednym przewodem wchodzącym do żarówki. O, w ten sposób, może tak to przestawię. Teraz tak, ten drugi przewód wychodzący z żarówki połączymy tutaj z naszym przewodem zasilającym. O, i drugi przewód wychodzący z silnika też połączymy z naszym przewodem zasilającym. O, teraz się to trzyma. Mamy teraz bardzo proste połączenie szeregowe. Tutaj jeden przewód z przewodu zasilającego łączy się z przewodem idącym do silnika. Z silnika wychodzi drugi przewód, łączy się z przewodem wchodzącym do żarówki. Z żarówki wychodzi przewód, łączy się z drugim przewodem z przewodu zasilającego. No i teraz, jeżeli tutaj gdzieś na silniku będzie zwarcie, to i ten silnik nie będzie działał, to po prostu powstanie przejście prądu pomiędzy tymi dwoma przewodami, które zapali żarówkę. Nie dojdzie do żadnego zwarcia, nie wyskoczą bezpieczniki. W ten sposób w miarę bezpiecznie możemy takie urządzenie przetestować, aczkolwiek zrobię to na dużo obniżonym napięciu przy pomocy mojego regulatora napięcia, który sobie tutaj ustawię z boku. I co, nasz przewód zasilający podpinam tutaj do regulatora napięcia. Regulator napięcia wpinam do listwy zasilającej, do sieci. Zmniejszam sobie tutaj znacznie napięcie i włączam zasilanie. Teraz wszystko to powinno być już pod napięciem, tylko że bardzo niskim, i podnoszę powoli napięcie. No i zobaczcie, nasz silniczek zaczyna się obracać, czyli wszystko działa, żarówka się nie świeci. Dobrze, nie będę tego silnika bardzo męczył, bo on wymaga jeszcze wyczyszczenia, ale już wiemy, że jest sprawny. Pozwólcie, że rozłączę szybko ten silnik, aczkolwiek tej całej konstrukcji z żarówką nie będę jeszcze likwidował, bo ona nam się przyda później do wypróbowania tej nagrzewnicy. Także to wszystko sobie tutaj odstawiam. I postaram się jeszcze spróbować zdemontować do czyszczenia niektóre elementy silnika. Zależy mi też trochę, żeby zajrzeć tutaj pod ten dekielek, bo może tutaj znajdę jakieś napisy. Tutaj śrubka. Postaram się psiknąć trochę na te zardzewiałe części. Może to ułatwi sprawę. Ostrożnie, żeby tego nie ułamać. Ok, wiatraczek udało mi się bez kłopotu zdjąć. Tak, mam wrażenie, że powolutku ta osłonka schodzi. Jest, zeszła. Zajrzyjmy tutaj od drugiej strony do łożyska. I
I tutaj znajduje się malutkie łożysko i bardzo mnie ciekawi, czy znajdziemy na nim jakieś ślady producenta. No cóż, niestety od tej strony nie widzę zupełnie żadnych napisów na tym łożysku. Być może są widoczne od środka. Mam wrażenie, że te dwa elementy montażowe, które służyły przy kręceniu tego silnika tutaj w obudowie suszarki, są dodane fabrycznie. One ewidentnie są wykonane inaczej niż cała ta reszta silnika. Mniej precyzyjne są tutaj też te wkręty. Zdejmę je na razie, bo chciałbym też zajrzeć tutaj do szczotek. Przetarłem tutaj ten silnik, wyczyściłem też troszkę łożysko, które zaraz ponownie nasmarujemy. Tego elementu mocowania nie odkręcałem, odkręciłem tylko z tej strony, bo chciałem zobaczyć cały ten mechanizm montażu szczotek. Tutaj jest taka sprężynka odchylana. Jest to zrobione kompletnie inaczej niż w znanych mi starych silnikach do sprzętów gospodarstwa domowego, czy to do odkurzaczy, czy to do suszarek do włosów. I prawdę mówiąc, zaczynam się zastanawiać, czy ten silnik nie pochodzi z jakiegoś kompletnie innego urządzenia. Moim zdaniem tutaj są jakieś niewykorzystane otwory, którymi kiedyś wychodziły przewody. Tutaj są jakieś niewykorzystane miejsca montażowe. Tutaj z tej strony są dwa otwory, tutaj i tutaj, do których moim zdaniem kiedyś była przynitowana tabliczka znamionowa. Tutaj na upartego nawet można jeszcze troszeczkę chyba taki zarys tej tabliczki zobaczyć. Silniczek był kiedyś ewidentnie pomalowany taką szarą, ciemną, szarą farbą i no, został pewnie wymontowany z jakiegoś urządzenia, ponieważ gdyby był zamontowany w tej suszarce jako nowy, no to nie byłby taki poobcierany. Zresztą po co ktoś miałby demontować z niego tabliczkę znamionową? Nie chcę powiedzieć czegoś niemądrego, ale przyznaję, że bardzo podobne małe silniczki widziałem w jakichś niemieckich urządzeniach telekomunikacyjnych, jakichś dalekopisach, jakichś urządzeniach służących do komunikacji radiowej z okresu II wojny światowej. On jest też pomalowany w taki dość charakterystyczny, Niemcy na to mówili Feldgrau, prawda? Czyli taki polowy, szary kolor. Była chyba taka fabryka Siemensa Hakenfelde, jeżeli dobrze pamiętam, w której produkowano jakieś urządzenia łączności dla Luftwaffe między innymi i strasznie podobne, nieidentyczne, ale bardzo podobne silniczki widziałem tam w jakichś właśnie urządzeniach telekomunikacyjnych. Nie wiem tego, nie znam się na tego rodzaju sprzęcie. Pokazuję Wam tutaj ten silniczek, zamieszczę też kilka zdjęć, postaram się dokładniej przejrzeć różne fora poświęcone tego rodzaju sprzętowi, ale to jest tylko i absolutnie moja teoria, mam nadzieję, że wspólnie uda nam się to zweryfikować. Wydaje mi się, że jest to silniczek wyjęty z innego, być może nawet starszego, dużo starszego niż ta suszarka z 1953 roku urządzenia i zamontowany tutaj. Pytanie teraz. Czy ten silnik zamontowano w Rzeszowie, w fabryce rowerów i wózków dziecinnych? Być może w czasie, gdy w Polsce tego rodzaju małe silniki komutatorowe do sprzętu gospodarstwa domowego nie były jeszcze wytwarzane, albo w każdym razie ich produkcja dopiero raczkowała. Wiemy, że na przykład pod koniec lat 50. takie małe silniki do sprzętu gospodarstwa domowego wytwarzały m.in. warszawskie zakłady silników elektrycznych, o tym była mowa w jednym z poprzednich nagrań. Natomiast to jest zupełnie inny silnik i prawdopodobnie został on albo w fabryce w Rzeszowie wykorzystany, jakaś partia takich silników, które trafiły właśnie, nie wiem, w ilości kilkuset czy kilku tysięcy takich silników do Rzeszowa, został wykorzystany w tej suszarce, albo oryginalny silnik, który znajdował się w tej suszarce, uległ zniszczeniu i ktoś wymienił go na
tego rodzaju silnik, który akurat miał w warsztacie i który do tej suszarki akurat pasował. Widać było, że ten silnik w tej suszarce był zamontowany w taki dość, powiedziałbym, chałupniczo-rzemieślniczy sposób, no ale z drugiej strony cała rzeszowska fabryka wtedy, na początku lat 50. była tak naprawdę takim no niezbyt dużym zakładem rzemieślniczym, tam nie było żadnych w dzisiejszym rozumieniu nowoczesnych linii produkcyjnych. Generalnie wszystkie prace odbywały się tam ręcznie po prostu skręcano tego rodzaju urządzenia z części. Nie było tam wtedy jeszcze żadnego działu silników elektrycznych. Pod koniec lat 50. silniki importowano z NRD, na początku lat 50. prawdopodobnie jeszcze nie. I teraz też się tak zastanawiam, ponieważ na włączniku, który znaleźliśmy w tym, zaraz, o tutaj mam włącznik. Na tym włączniku, który znaleźliśmy w tej suszarce, jest znak wytwórni Elektro Praga. A Elektro Praga miała podczas wojny, chyba pod troszeczkę inną nazwą, nie pamiętam, mówiliśmy o tym podczas przeglądu tego czechosłowackiego starego odkurzacza V300 i to jest na filmie. Miała podczas wojny taki epizod produkcji wyposażenia elektrycznego dla armii niemieckiej. No i też, to jest oczywiście moja spekulacja, ale wcale nie jest wykluczone, że jakaś partia tego sprzętu po zakończeniu wojny została i być może został on na przykład dostarczony do fabryki w Rzeszowie, nie wiem, kupiony, importowany i wykorzystany do produkcji takich suszarek. Ale to jest wyłącznie moja spekulacja, równie dobrze jakiś fachowiec naprawiający tę suszarkę kiedyś, gdzieś pod koniec lat 50. mógł wstawić ten silniczek na miejsce silnika, który uległ w tej suszarce zniszczeniu. Bardzo liczę na Wasze podpowiedzi i będę też oczywiście szukał tych silników na różnych forach, na różnych stronach internetowych. Widziałem dosyć podobne silniki Siemensa stosowane właśnie w różnych telekomunikacyjnych urządzeniach w okresie II wojny światowej i wcale nie byłoby dla mnie ogromnym zaskoczeniem, gdyby w tej suszarce, która bądź co bądź powstała zaledwie 8 lat po zakończeniu II wojny, było jeszcze wykorzystane jakieś stare, fragment jakiegoś starego wojskowego urządzenia. Ale nie wiem tego, zostawiam to też Wam do zastanowienia się. Jeżeli taki albo podobny silnik widzieliście, napiszcie proszę koniecznie w komentarzach. Tak czy inaczej jest to moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa. Pokażę może dla porównania jeszcze raz ten drugi silnik, który jest wyjęty ze starej suszarki Fen Gnom. No i jak widzicie, to są dwa kompletnie różne i różnie zbudowane urządzenia. No to jest taka bardzo typowa konstrukcja dla starych właśnie suszarek do włosów z łatwym dostępem do szczotek. Ten przełącznik mógł być tutaj, w niektórych suszarkach, w których później pojawił się już włącznik na rączce, tego włącznika tutaj na końcu silnika już nie było. Tak, gdybyśmy taki silnik znaleźli w tej suszarce z Rzeszowa, no nie byłoby to w ogóle zaskoczeniem. Natomiast ten silnik, jak widzicie, jest zbudowany no, kompletnie inaczej i moim zdaniem, tak jak powiedziałem, pochodzi on z zupełnie innego urządzenia oryginalnie. I tak samo pozwólcie, że jeszcze raz rzucimy tutaj okiem na książkę Domowe urządzenia radioelektryczne. Tutaj też jest pokazana, tak jak już Wam raz to pokazywałem, suszarka podobnego typu. I tutaj także jest silnik, no, bardzo podobny do tego suszarki Fen Gnom, który przed chwilą oglądaliśmy. Natomiast no, kompletnie inny niż ten znaleziony w tej starej suszarce z Rzeszowa. Dobrze, teraz myślę, że mogę już przykręcić to drugie mocowanie. Ono jest moim zdaniem dopasowane do tego silnika właśnie w fabryce, nawet wykonane z troszeczkę innych materiałów. Te śruby są wręcz mniej precyzyjne. Wydaje mi się, że te dwa mocowania służyły właśnie dopasowaniu tego silnika do obudowy suszarki. No i teraz tutaj dam troszeczkę nowego smaru, bo wyczyściłem ten, który się tu znajdował. Szkoda, że na tym łożysku nie widać żadnych napisów. Może to byłoby jakąś wskazówką. Dobra, troszkę smaru. Nie za dużo.
No i teraz możemy założyć już tę pokrywkę łożyska. Patrzę, czy tutaj nie ma jakichś napisów, ale też nic nie widzę. Pokrywa łożyska niewątpliwie jest oryginalna, malowana dokładnie tak jak ten silnik, ale tutaj znajdowało się jeszcze jakieś, prawdopodobnie jakiś dekielek zakładany na ten silnik, który sięgał aż tutaj do tego rantu. Wezmę sobie trochę papieru ściernego, trochę wełny stalowej. Mam też taką stalową szczotkę. Jeżeli ona się przyda. Teraz wiatraczek. Normalnie latem wziąłbym to oczywiście do ogrodu, żeby nie brudzić tutaj w warsztacie, ale jest dosyć zimno, chyba minus 11, więc i tak tutaj marzną trochę ręce, a na dworze byłoby dużo trudniej to czyścić. A nawet ładnie schodzą takie małe kawałeczki rdzy. To jest taka kwestia, której na filmie nie widać, ale bardzo lubię zapach tych starych urządzeń. W środku ona już jest nieźle wyczyszczona. Na pewno nie ma już tutaj rdzy. Teraz trzeba ostrożnie wyczyścić ją od zewnątrz, zwłaszcza tutaj w okolicy tabliczki znamionowej, żeby jej nie uszkodzić, bo ta tabliczka jednak jest dosyć cenna. I tutaj nie będę już czyścił taką grubą wełną, tylko tą drobniutką, bo gruba mogłaby uszkodzić tę powierzchnię błyszczącą. Zasłonię palcem tabliczkę, żeby broń Boże nie zetrzeć z niej farby. Oczywiście część tych śladów zostanie. Tego wszystkiego nie usuniemy, ale chciałbym przede wszystkim usunąć te zardzewiałe miejsca. Pewne zniszczenia tej powłoki zewnętrznej są nieuniknione i będą jakiś tam nadawały też pewien klimat tej starej suszarce. Okej, myślę, że wystarczy już czyszczenia tej obudowy. Tak jak powiedziałem, no w miejscach, gdzie już ta powłoka została uszkodzona, gdzie pojawiły się rdzawe naloty, tutaj bardzo dużo już nie mogę z tym zrobić, tak jak tu, gdzie zaczęła prześwitywać już ta blacha spod spodu, ale jednak przynajmniej tę rdzę porządnie wyczyściłem, na ile mogłem, wypolerowałem, a należy to w jakiś sposób do charakteru tej starej suszarki i wygląda to moim zdaniem nawet fajniej, niż gdyby była w takim stanie nowiutkim. Tej rączki też nie będę już bardziej czyścił, bo ona też jest fajna i ma jakiś tam swój urok. O, dobra, to na razie odkładam, jeszcze mi tu kilka elementów zostało. Między innymi cały ten wylot powietrza, też trzeba go troszeczkę wypolerować. Na zewnątrz i w środku oczywiście też. Okej. Co jeszcze? Aha, no i została jeszcze ta nagrzewnica. Tutaj raczej dużo polerować nie będę, ale troszeczkę też jakieś fragmenty rdzy wyczyszczę, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić tego drutu. Zaraz sobie tę całą nagrzewnicę obejrzymy. Mam już tutaj wszystkie elementy suszarki po wyczyszczeniu. Tutaj jest cała obudowa z rączką i przewodem. Pokrywa z otworami, którymi wpada powietrze.
No tutaj jest oczywiście silnik, który został oddzielnie wyczyszczony, o którym już mówiliśmy. Wylot powietrza, tutaj są jeszcze elementy silnika, cały ten wentylatorek. Nagrzewnica, no i tutaj różne drobiazgi. Przełącznik, śrubki, tu też elementy przełącznika, ta taka siateczka, która znajduje się na wylocie powietrza i jeszcze dwie małe śrubki służące do zamocowania silnika czy do skręcenia tej obudowy. Myślę, że teraz zajmę się zmontowaniem tych dwóch elementów silniczka, czyli tego wentylatora. No i za chwilę sprawdzimy działanie silnika jeszcze raz i sprawdzimy też działanie tej nagrzewnicy. Trzeba będzie tutaj też wymienić te fragmenty izolacji. Odłożę teraz na chwilę tę nagrzewnicę, zaraz się nią zajmiemy, a tymczasem zmontujmy może ten silniczek. Najpierw nałożę ten element znajdujący się tutaj z przodu. Ok, on już tutaj siedzi tak na wcisk, nie jest jakoś przykręcony. Teraz założę ten wentylatorek. Nie pamiętam, on chyba był tutaj prawie do końca dociśnięty. Dobra, zakręcam, przykręcam tutaj śrubkę. Ok, wentylatorek się trzyma. Tutaj te śmigiełka troszkę wyprostuję, żeby one nie ocierały o korpus silnika. Chyba jest ok. Bardzo, bardzo intryguje mnie ten silnik. Będę musiał poszukać o nim więcej informacji. Tak jak powiedziałem, bardzo Was też proszę. Być może znacie te silniki z jakiegoś urządzenia. Moim zdaniem nie jest to w ogóle silnik z urządzeń gospodarstwa domowego. To może być silniczek, który służył do napędu. Nie wiem, widziałem podobne w jakichś starych dalekopisach jeszcze z okresu wojny nawet. Może z jakiegoś innego urządzenia, nie wiem. Tak jak powiedziałem, brakuje tutaj tabliczki znamionowej. Przypomina mi to trochę niemieckie silniki Siemensa jeszcze z czasów wojny, służące do różnych napędu różnych specjalistycznych urządzeń telekomunikacyjnych. Nie mam pojęcia, w tej chwili spekuluję, być może uda się coś podobnego znaleźć i wtedy jeszcze do tego silnika wrócimy. No i niestety, tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia, czy był on zamontowany w tej suszarce w rzeszowskiej fabryce w latach 50., na początku lat 50., czy być może zamontowany tam silnik się zepsuł i gdzieś kiedyś podczas jakiejś naprawy wymieniono go na coś takiego. To jest taka fajna zagadka, którą jeszcze trzeba będzie rozwikłać. Dobrze, sprawdźmy jeszcze raz połączenia. Jest przejście na szczotkach, tak jak tutaj widzicie. Nie ma gdzieś przebicia na obudowę. Podłączmy silnik jeszcze raz. Tak jak było to już robione za pośrednictwem naszej żarówki. Jeden z przewodów silnika podłączam tutaj. Dobrze. Drugi przewód podłączam tutaj. Ten tymczasowy przewód, który mamy teraz podłączony do żarówki i do silniczka, wtykam do regulatora napięcia. Tutaj stawiam sobie obok regulator napięcia. Może rozszerzę plan, żeby było to lepiej widoczne. O, regulator napięcia podłączam do zasilania. Okulary. Zmniejszam napięcie. Silnik bardzo ładnie się obraca, żarówka nie świeci, wszystko wydaje się w porządku. Silnik jest właściwie przygotowany do montażu w suszarce. Odstawiam go na razie na bok. To się nam za chwilę przyda.
A my zajmijmy się teraz tą nagrzewnicą, tym grzejnikiem z suszarki. Zaraz przyjrzę się, jak wygląda ten drut oporowy, ale najpierw chcę usunąć tutaj elementy starej taśmy izolacyjnej. Aha, tutaj jest tak jakoś troszkę niedbale połączony ten przewodzik. Dziwne, jakieś takie, taki króciutki kawałeczek przewodu tutaj wczepiony. Myślę, że to mogę w każdym razie skrócić, po prostu ten przewód podłączyć tutaj bezpośrednio. Wolałbym uniknąć aż tak dużej ilości różnych połączeń tutaj. O, ten mały fragment będzie niepotrzebny. Troszkę skrócę i zaraz tutaj połączymy. Łączenie tych przewodów muszę oczywiście zaizolować, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie one mogą dotykać do tej metalowej obudowy. Tutaj oczywiście ważną kwestią jest użycie dobrej taśmy izolacyjnej, która będzie odporna na podwyższoną temperaturę. Co prawda w tym miejscu, w którym przewody łączą się z grzałką, nie jest tak gorąco jak tutaj, ale jednak ta taśma nie może się tutaj stopić. Moja taśma niestety jest przewidziana chyba tylko do użytku przy temperaturze maksymalnej około 100 stopni Celsjusza. Gdyby ta suszarka miała być faktycznie regularnie wykorzystywana, to wolałbym tutaj wykorzystać taką wysokotemperaturową taśmę izolacyjną, ale przy krótkich prezentacjach mam nadzieję, że ta taśma również tutaj spełni swoje zadanie. Tutaj ostrożnie, żeby tego drucika nie złamać, spróbuję go tutaj z powrotem przeprowadzić. Tędy. Dobra. Nie pamiętam, czy o tym już mówiłem. Tutaj są takie ceramiczne koraliki, które osłaniają ten przewód. Oczywiście on nie może być w izolacji gumowej, no bo po prostu by się tutaj stopił. Dlatego musi być odseparowany od tego drutu oporowego, który się nagrzewa, właśnie przez takie ceramiczne koraliki. Dobra, tutaj ten element zaczepiam sobie na tym wewnętrznym ceramicznym walcu. Tutaj ten drucik jest już oczywiście mocno zużyty i może łatwo popękać. Ok, mam nadzieję, że tutaj już jest wszystko w miarę bezpieczne. Przyjrzyjmy się teraz temu drutowi oporowemu. Próbuję go tutaj porozdzielać w niektórych miejscach. Prawdę mówiąc, nie widzę tutaj żadnej przerwy ani przepalenia, ale nie jestem pewien. I tu jeszcze w tym jednym miejscu troszeczkę poprawię tą izolację. Ok, tutaj teraz nie powinno już być niebezpieczeństwa, że któryś z tych przewodów dotknie tutaj do obudowy. Sprawdźmy może najpierw miernikiem, czy jest tutaj w ogóle przejście prądu po tych przewodach. No, wydaje się, że jest. Tutaj na obudowę z jednej strony przejścia nie ma, z drugiej też nie. Natomiast po przewodach przejście jest, czyli ten drut nie jest nigdzie przepalony. Zrobimy teraz próbę koniecznie z naszą żarówką i koniecznie na zmniejszonym napięciu, żeby nie przepalić tego drutu. On powinien się nagrzewać tylko wtedy, kiedy jest chłodzony przepływającym przez niego powietrzem. Czyli znowu zrobimy podobnie jak w przypadku tego testu silnika. Czyli tak, jeden przewód wychodzący z tej nagrzewnicy połączymy tutaj z żarówką, a ten drugi przewód połączymy tutaj z kostką. Troszeczkę zdjąłem z niego jeszcze izolację, bo tutaj bardzo mało wystawało go.
Mamy tutaj naszą nagrzewnicę, mamy podłączoną szeregowo żarówkę. Włączam ten cały obwód do regulatora, zmniejszam napięcie na regulatorze. Włączam zasilanie, ale zobaczcie, co stanie się teraz, jaka będzie różnica w stosunku do tej próby, którą przeprowadzaliśmy z żarówką i silnikiem. Mówiąc w dużym uproszczeniu, ta grzałka, prawdopodobnie 400-watowa, wymaga znacznie więcej mocy do uruchomienia niż ta 100-watowa żarówka, więc pierwsza zacznie działać żarówka, w związku z tym w ten sposób możemy sprawdzić tylko, czy nie ma przerwy w obwodzie, natomiast nie sprawdzimy, czy ta grzałka działa, czy nie powoduje zwarcia. Odłączyłem tutaj napięcie i czuć wyraźnie, jak leciutko ciepła jest ta nagrzewnica. Spróbuję ją teraz podłączyć na zmniejszonym napięciu z pominięciem żarówki, czyli już bezpośrednio do regulatora. Odłączmy tutaj naszą żarówkę. Podłączmy tę nagrzewnicę. Tutaj nagrzewnicę mam już podłączoną do tymczasowego przewodu zasilającego. Ten przewód podłączam do regulatora napięcia, jeszcze nie podłączonego do sieci. Bardzo zmniejszam tutaj napięcie na regulatorze, praktycznie prawie do zera. Podłączam do zasilania, ale jeszcze nie włączam. I tutaj, żeby nie przepalić tej nagrzewnicy, położę po prostu taką starą suszarkę Fema i włączę nawiew zimnego powietrza, który będzie chłodził te zwoje drutu oporowego. To będzie o, ten przełącznik. No i możemy teraz włączyć. Suszarka zaczyna działać i dmuchać, a ja mogę delikatnie podnosić napięcie na tej nagrzewnicy. O! Zaczyna się już, nie wiem czy to widzicie, żarzyć, teraz to zmniejszyłem. Zaczyna się tutaj już na czerwono żarzyć, odłączę ją. Teraz sobie tak myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby ona leżała na tej gumowej podkładce. Może powinienem ją jednak położyć na jakiejś szklanej albo ceramicznej podkładce, ale z drugiej strony nie będę tak bardzo podnosił napięcia, żeby aż ta guma się rozgrzała. Przekręcę ją tylko, żebyście mogli lepiej zobaczyć to żarzenie tego elementu i może w takim razie zrobimy, żeby nawiew powietrza szedł z tej strony, tak jak powinno to oryginalnie być zrobione, tak jak powinno to działać w suszarce. Podłączam jeszcze raz wszystko, zmniejszę napięcie. Dobra, mamy tutaj już nawiew chłodnego powietrza i zwiększam napięcie na nagrzewnicy. No i widzicie, że ona z tej strony, gdzie nie dolatuje do niej chłodne powietrze, zaczyna się rozgrzewać. Czyli możemy wychodzić spokojnie z założenia, że ta nagrzewnica działa. Nie chcę jej dłużej męczyć, bo ona bez odpowiedniego chłodzenia po prostu się przepali. Ok, sprawdziliśmy, że ta nagrzewnica działa i ja ją tutaj od kostki odłączam. Jest ona właściwie gotowa do zamontowania w suszarce. Mam już tutaj na stole zebrane właściwie wszystkie gotowe elementy do zmontowania suszarki. Sprawdziliśmy silnik, sprawdziliśmy tę nagrzewnicę. Jedyna część, która tutaj nie działała, to był ten przełącznik zamontowany tutaj w suszarce. Przełącznik, tak jak mi się wydaje, po logo z fabryki Elektro Praga. Natomiast po prostu poszukałem i kupiłem podobny taki przełączniczek. Nie identyczny, ale mniej więcej z tych samych parametrach. Troszeczkę chyba mniejszy jakiś taki przełącznik od lampki. Myślę, że też mniej więcej z podobnego okresu, może troszeczkę nowszy, gdzieś tam z lat 60. czy może nawet 70. No ale na razie nic innego tutaj nie mogę wymyśleć. Także wstawię ten przełącznik, a ten zostawię sobie jako taką ciekawostkę. No nie wiem, może spróbuję go nawet jakoś tutaj rozmontować i zobaczyć, czy nie udałoby się go przywrócić do funkcjonowania, ale na razie myślę, że one się tak strasznie nie będą różniły i mimo wszystko zawsze w tej suszarce będzie jakiś tam stary przełącznik. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, to jest oczywiście przewód znajdujący się tutaj w tej suszarce.
On tak na pierwszy rzut oka nie wygląda nawet najgorzej. Tutaj ta izolacja na tych wewnętrznych przewodach też wygląda całkiem nieźle. Pytanie, czy gdzieś tutaj w środku nie jest zniszczona. Oczywiście zaraz go sprawdzimy miernikiem i powtarzam jeszcze raz to, co już kilka razy mówiłem. Gdyby to była suszarka faktycznie reperowana do użytku codziennego, no to koniecznie trzeba by ten przewód wymienić dla bezpieczeństwa. Natomiast no, to jest zabytek, więc oczywiście wolałbym zostawić tutaj przewód zamontowany w rzeszowskiej fabryce, bo chyba jest to przewód jeszcze stary, oryginalny. I no, z tego powodu nie będę go wymieniał, jeżeli on dobrze tutaj funkcjonuje, nie ma gdzieś jakiegoś przejścia w środku, w tym przewodzie, pomiędzy tymi dwoma przewodami. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że nie jest to urządzenie całkowicie bezpieczne. Sprawdźmy, ja je tutaj na jednym końcu na chwilkę splotę. Sprawdźmy teraz miernikiem przejście między tymi dwoma przewodami. OK, teraz je rozłączę i no teraz nie powinno być przejścia, chyba że gdzieś jest pomiędzy nimi uszkodzona tutaj wewnątrz przewodu izolacja. Ale wydaje się, że nie jest. To gdzieś zwłaszcza było jedno takie miejsce, które trochę budziło zastrzeżenia tu w tym miejscu, gdzie przewód wychodził z rączki. On jest taki troszeczkę przygięty. Wygląda na to, że izolacja w nim jest nieuszkodzona. No i teraz mogę tutaj przeprowadzić te dwa przewodziki z nagrzewnicy przez te otwory. Taśma tutaj bardzo ładnie się mieści. No, jednocześnie ta taśma ładnie zabezpiecza. One tutaj niestety muszą być tak dość mocno zgniecione, żeby nie zawadzać o te łopatki wentylatorka. Dobra, to później sobie ułożymy. Z jednej strony do przełącznika podłączę jeden przewód z przewodu zasilającego. Dobrze, mocno się trzyma. Tutaj z drugiej strony wychodzi przewód, który będzie szedł do silnika i do nagrzewnicy. Teraz pora połączyć jeden przewód idący do silnika i jeden przewód idący do nagrzewnicy. I te przewody połączymy na przykład tutaj z przewodem, z jednym z przewodów zasilających. OK. Nawet tak sobie myślę, że chyba to dla pewności jeszcze zlutuję. Niech one tutaj będą troszeczkę jeszcze zlutowane, będą się mocniej trzymały. Zaraz to oczywiście zaizoluję, natomiast drugi przewód idący do nagrzewnicy i drugi przewód idący do silnika również tutaj ze sobą połączę. I wszystko to razem połączę z tym przewodzikiem wychodzącym z przełącznika. I może również to też tak szybciutko zlutuję, przynajmniej powlokę cyną z wierzchu. OK, sprawdźmy jeszcze tylko te połączenia. Jeden przewód z przewodu zasilającego łączy się z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym przewodem idącym do nagrzewnicy. Drugi przewód z przewodu zasilającego łączy się z włącznikiem. A potem z włącznika wychodzi przewodzik, który łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do nagrzewnicy. OK, myślę, że mogę teraz te połączenia zaizolować. Za chwilę zrobimy próbę całej tej konstrukcji. Jak powiedziałem, bardziej elegancko byłoby zrobić to przy użyciu kostki, ale tutaj po prostu
Kostka się, obawiam się, że nie zmieści się obok silnika w obudowie tej suszarki. Dlatego po prostu te wszystkie przewody połączyłem i polutowałem. Zresztą tak było to zrobione, kiedy rozkręcaliśmy tę suszarkę. No to co, spróbujmy teraz całą tę konstrukcję zamontować w obudowie. Ja tutaj wyciągnąłem przewód, obciąłem jeszcze te takie troszeczkę powyginane końcówki, obejrzałem jeszcze raz cały przewód. Wygląda on w miarę nieźle. Teraz mogę mieć trochę kłopot, żeby go tutaj włożyć, ale no zaraz spróbuję. Ok, przechodzi przez rączkę. Jest już. Ok. I po prostu wciągam go do środka. Teraz troszeczkę trzeba będzie tutaj się pogimnastykować. Najpierw, żeby włożyć przełącznik tam na sam dół. Może jeszcze troszeczkę więcej tego przewodu wypchnę. Ok. Mam już tutaj przełącznik. Przytrzymam go sobie od środka. Tutaj będzie jeszcze podkładka. On jest troszeczkę mniejszy, ma troszeczkę mniejszą średnicę od tego przełącznika, który był tutaj oryginalnie. Nie wygląda to bardzo, nie różni się to bardzo od tego włącznika, który tutaj był. On ma troszeczkę inny ten, nie wiem, dekielek. Teraz mogę troszkę tego przewodu wysunąć. No i teraz musimy tutaj ładnie zmieścić nasz silnik w środku. Przy okazji patrzę... zaraz, bo muszę go tak włożyć, żeby on mi się tu pokrywał z tymi śrubami, do których jest przykręcony. Może o, w ten sposób. Dobra. Przewody jeszcze troszeczkę głębiej muszą wchodzić do silnika. Dobra, teraz zakładam tę nagrzewnicę. Zacząłem tutaj robić błąd i wtykać całą tę okrągłą część, o tutaj tę część nagrzewnicy, tak jakby do środka, do obudowy tej suszarki, ale zapomniałem, że ona powinna znajdować się tutaj na zewnątrz, czyli najpierw tak naprawdę powinienem zamknąć tę część obudowy. O, to chyba tutaj wchodzi. To też powinno wejść do środka. O, teraz ładnie się to schodzi. I teraz na górę, na to powinienem założyć tę opaskę na nagrzewnicy. No troszkę to tak jest średnio, do siebie wszystko pasuje. Trzeba troszkę to na wcisk tutaj robić, uważając, żeby nic nie urwać. Tutaj też coś mi nie wchodzi. O, okej, ładnie weszło już. Dobra. Tutaj ostrożnie, żeby nie pouszkadzać żadnych tych przewodzików. Mogę już chyba jedną śrubkę założyć. No ładnie się chyba spasowało. Teraz całą tę pokrywę nagrzewnicy. Jeszcze sprawdzam, czy gdzieś tutaj coś nie dotyka. Chyba nie. Ok, ostatni rzut oka na suszarkę w takim częściowo rozłożonym stanie. Tutaj, prawdę mówiąc, powinienem jeszcze wkręcić tę długą śrubkę, która tak naprawdę tak jakby trzyma te dwie strony suszarki, ale to wszystko się tak ładnie tutaj spasowało i tak mocno siedzi, że prawdę mówiąc, nawet teraz miałbym problem, żeby to wyjąć. Nie chcę tego wszystkiego znowu rozkładać, bo już mi się to wszystko tutaj ładnie złożyło. Także myślę, że sobie tę śrubkę daruję. Ja ją sobie tutaj odłożę. Niech ona leży w częściach od tej suszarki. Natomiast po prostu nałożę jeszcze tutaj tą osłonkę i ona będzie całość bardzo dobrze trzymała. Tutaj muszę jeszcze włożyć to siteczko na koniec.
O, w ten sposób. Sprawdzam jeszcze, czy tutaj nic się nie uszkodziło, nic nie pospadało. Chyba nie. Tak jak powiedziałem, nie jest wykluczone, że ja jednak dla bezpieczeństwa tę nagrzewnicę odłączę, bo suszarka bierze udział w różnych prezentacjach starego sprzętu i po prostu dla bezpieczeństwa własnego i użytkowników i dla oszczędzania może nawet tej jednak zabytkowej nagrzewnicy warto będzie ją odłączyć. No i wydaje mi się, że mam wszystko całkiem ładnie spasowane. Jeszcze cały czas brakuje tutaj wtyczki, ale zaraz sprawdźmy, czy podczas montażu tej suszarki coś tutaj w środku nam się nie uszkodziło. Sprawdźmy miernikiem. Teraz nie ma przejścia. Teraz jest przejście. Nie ma. Jest. Dobra. Podłączyłem naszą suszarkę teraz do tymczasowego przewodu zasilającego. Ona jeszcze nie ma tutaj wtyczki, później to wszystko zrobimy. Nie podłączałem jej tym razem na próbę szeregowo z użyciem żarówki, no bo widzieliście, jeżeli jest tutaj nagrzewnica, nie ma to sensu, żarówka tak czy inaczej się zapali, a nagrzewnica nie będzie dobrze działała. Natomiast podłączę ją po prostu za pośrednictwem regulatora napięcia. Podłączam przewód do regulatora. Tutaj regulator mam już podpięty do listwy. Zmniejszam napięcie praktycznie do zera. Włączam zasilanie. Na razie nic się nie dzieje. Nasza suszarka prawdopodobnie jest teraz wyłączona. O! Czuć bardzo, bardzo delikatne, ciepłe powietrze. Całkiem fajnie to działa. Teraz podniosłem zasilanie mniej więcej do 220 V. No ten nadmuch jest, trzeba przyznać, całkiem mocny. Okej, suszareczka naprawdę fajnie działa i z tego przełącznika też jestem zadowolony. Szkoda, że nie jest on taki dwupozycyjny. Włączanie zimnego nawiewu, włączanie ciepłego nadmuchu. Bardzo się cieszę, wszystko to teraz rozłączam. Nie będę Was już tym męczył, ale będę chciał teraz jednak jeszcze raz rozłożyć tę suszarkę i odłączyć przewody zasilające tutaj grzałkę. Tak jak powiedziałem, ja ten sprzęt czasami pokazuję na różnych prezentacjach, na przykład w szkołach, czy przy jakichś tam niedużych wystawach. I jednak do tego silnika mam większe zaufanie niż tutaj do tej całej nagrzewnicy. Myślę, że ona jednak stanowi pewne zagrożenie dla użytkowników. Także wygląda to tak czy inaczej, będzie to tak czy inaczej wyglądać
bardzo ładnie, natomiast ta nagrzewnica nie musi przy takich prezentacjach działać. Ważne, że wiem, że ona jest sprawna i że w razie potrzeby można ją ponownie tutaj podłączyć, natomiast dla bezpieczeństwa użytkowników odłączenie tej nagrzewnicy na pewno będzie dobrym rozwiązaniem, no i będzie też w jakiś tam sposób chroniło tę nagrzewnicę przed zużywaniem przy jakichś takich okazjonalnych włączeniach, przy jakichś prezentacjach. Ale generalnie muszę przyznać, że jestem z tej suszareczki bardzo zadowolony i cieszę się z tego zabytku z fabryki rowerów i wózków dziecinnych w Rzeszowie. Została nam tak naprawdę jeszcze tylko jedna rzecz do zrobienia, czyli zamontowanie tutaj wtyczki. Odłączam przewód, który był wykorzystywany do testu. No i co? Mam tutaj trochę starych wtyczek. Zwykle w takich urządzeniach z przełomu lat 50. i 60. montowałem te wtyczki. Myślę, że na razie jedną z takich wtyczek zamontuję. Ona tutaj będzie całkiem ładnie pasowała, jeżeli znajdę jakąś, która na pewno pochodzi z początku lat 50. No, ta jest chyba jedną ze starszych moich wtyczek, aczkolwiek też nie jestem pewien, to jest też myślę, że gdzieś lata 50., może 60. Nie wiem, niestety nie mam jeszcze wielu katalogów tego starego sprzętu i nie jestem w stanie tego poznać. Dobra, zamontuję na razie tą wtyczkę, ewentualnie w przyszłości dosyć łatwo da się ją wymienić. Tutaj oczywiście muszę pozbyć się resztek starego przewodu. No, tu sobie mogę od razu zobaczyć, jakie końcówki, jakiej długości będę potrzebował. Czyli powiedzmy tutaj. I jakieś pół centymetra izolacji muszę zdjąć. Powiedzmy tyle. Też. Dobra, teraz sobie wezmę lutownicę i pocynuję końcówki tych przewodów. O, myślę, że wystarczy. No i teraz tutaj montuję te dwa bolce. Drugi. Ok, oba tutaj mocno siedzą. No i teraz blisko końca tego przewodu zamontujemy jeszcze tę klamerkę zaciskową. Chyba tak będzie dobrze. Dobra, jeszcze je nie zaciskam, bo może będzie trzeba przesunąć. Wkładam tutaj elementy wtyczki. Tak, tak, klamerkę jeszcze troszeczkę, o, może tutaj. Tak, tak i tak. Dobra, klamerkę mogę już tutaj mocniej skręcić. Trzyma przewód, chroni go przed wyrwaniem. Teraz wieczko zakładam. O, tu się wszystko ładnie ułożyło. Śruba. Wkręcam. No, wtyczkę mamy. O, dobrze. Wtyczkę mamy założoną. Sprawdźmy jeszcze od razu, czy wszystko tutaj dobrze przewodzi. O, może tu będzie widać. Raz, dwa, teraz jest wyłączone, włączam suszarkę, jest przejście, wyłączam suszarkę, nie ma, dobra. No i pora na ostatni test naszej suszarki po podłączeniu wtyczki. Suszarkę włączam tutaj do takiej listwy bez bolca uziemiającego. Tę listwę podłączam sobie do mojego regulatora napięcia.
na regulatorze zmniejszam napięcie, podłączam do zasilania i delikatnie podnoszę napięcie. Suszarka jest w tej chwili wyłączona, włączę ją. I zaczyna działać. Możecie zobaczyć tutaj, jak ona zdmuchuje te resztki śmieci ze stołu. Mogę wszystko teraz wyłączyć. Tutaj jeszcze w jednym miejscu dokręciłem taką malutką śrubkę, która trzyma silnik w obudowie, żeby on się tutaj nie wysunął. Ewidentnie jest tu też jeszcze jedna śruba przewidziana, jeszcze jedna dziurka przewidziana na drugą śrubę, ale tutaj mocowania żadnego na silniku nie widziałem, także on jest przykręcony tylko na tej jednej śrubce. Myślę, że ten przegląd suszarki można uznać za skończony. Tak jak Wam wcześniej pokazałem, taką chyba właściwie jedyną oryginalną częścią, którą z niej wyjąłem i wymieniłem, jest ten uszkodzony przełącznik, aczkolwiek coś tam postaram się z nim jeszcze zrobić. Najpierw dałem też tutaj tę oryginalną podkładkę, ale to jednak było troszeczkę za dużo. Tutaj nie mogłem do końca dokręcić tej osłonki, więc tę podkładkę też wyjąłem. Ona tutaj nie ma znaczenia, tego tutaj nie widać. Także przełącznik może nie jest identyczny, ale jest podobny. No i dałem nową wtyczkę i to jest właściwie wszystko, co przy tej suszarce się zmieniło. No i tak jak Wam już powiedziałem, odłączyłem też jednak tę nagrzewnicę. W tej chwili suszarka po włączeniu dmucha tylko chłodnym powietrzem. Myślę, że jednak dla bezpieczeństwa przy jakichś prezentacjach jest to ważne, a jeżeli będziemy chcieli, to można tę nagrzewnicę oczywiście z powrotem podłączyć. No i myślę, że na tym ten dzisiejszy przegląd starej polskiej, chyba pierwszej powojennej polskiej suszarki do włosów, wzorowanej na dawnych suszarkach niemieckich, możemy zakończyć. Bardzo się cieszę, że to urządzenie działa. Suszarka z fabryki rowerów i wózków dziecinnych w Rzeszowie, prawdopodobnie z 1953 roku. Jak na ironię, jeśli chodzi o przegląd suszarki do włosów, siedzę znowu w czapce, bo skończyła mi się już butla z gazem i w warsztacie znowu zrobiło się zimno. Co prawda, mógłbym wykorzystać ten stary piecyk elektryczny, który niedawno dostałem, ale jeszcze nie wiem, podobno jest sprawny, ale jeszcze nie odważyłem się go podłączyć. To będzie tematem jednego z następnych nagrań. Nawet nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie ten piecyk został wyprodukowany i w jakim okresie. Pochodzi z dawnych terenów niemieckich na zachodzie Polski, więc bardzo możliwe, że jest to jeszcze stary przedwojenny piecyk niemiecki. Może jest to gdzieś piecyk z początków PRL-u. Nie wiem tego. Zostaje to jeszcze do zidentyfikowania. No i oczywiście do zidentyfikowania pozostaje silnik, który znajduje się tu w tej suszarce, który obejrzeliśmy, który moim zdaniem oryginalnie wcale nie był silnikiem stosowanym w suszarkach do włosów, tylko został tutaj albo tak bardzo chałupniczo, prowizorycznie zamontowany w fabryce w Rzeszowie w czasie, kiedy jeszcze małe silniki do urządzeń gospodarstwa domowego w Polsce nie były powszechnie dostępne, albo został ewentualnie później, w jakimś późniejszym okresie w tej suszarce wymieniony. Bardzo liczę na Waszą pomoc w zidentyfikowaniu tego silnika, a ja nie chcę już dalej przedłużać, pobawię się jeszcze tutaj trochę tą suszarką i zapraszam Was już niedługo do obejrzenia kolejnego nagrania. Na pewno starych urządzeń nie zabraknie, bo mam tutaj dużo, które już od dłuższego czasu czekają na przeglądy, a w ostatnim czasie dostałem też, tak jak ten piecyk, dostałem też kilka kolejnych starych urządzeń, które bardzo chętnie razem z Wami tutaj obejrzę. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia.